Cóż zatem oznacza adorować Boga? Oznacza to uczyć się przebywania z Nim, zatrzymywać się, aby z Nim rozmawiać, czując, że Jego obecność jest najprawdziwszą, najlepszą, najważniejszą ze wszystkich. Yeah.
Ogniwem tego łańcucha miłości. A jeśli tego nie rozumiemy,
nie rozumiemy nic z tego, czym jest Kościół. Kościół nie jest jakąś organizacją pozarządową. Kiedy jednak na pierwszy plan wysuwa się organizacja, miłość schodzi na dalszy plan, a nieszczęsny Kościół staje się taką organizacją. Nie tędy droga. Kościół nie wzrasta przy pomocy środków militarnych, lecz mocą Ducha Świętego, bo Kościół jest matką. Tak, Kościół jest matką. Tutaj na tej mszy świętej jest tak wiele matek. Co czujecie, jeśli ktoś mówi, że jest pani organizatorką swojego domu? Nie, ja jestem matką. Także Kościół jest matką. A my jesteśmy pośrodku historii miłości, która rozwija się mocą Ducha Świętego i wszyscy razem jesteśmy rodziną w Kościele, który jest naszą matką. A szczególne podziękowania składam wnioskowi Pokala, naszym góralom, którzy dzisiaj tak pięknie w strojach regionalnych wraz z prezesem nieśli baldachim, muzykantom tak licznie zgromadzonym, uświetniającym i wychwalającym Pana Boga.